Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Pomimo, że mamy listopad, dziś po zalogowaniu do gry okazało się, że święta mamy wcześniej w tym roku. Prezentów co niemiara, zaraz sobie to wszystko poobczajamy, co tutaj mamy. No, nagród co niemiara, przynajmniej dla mnie. Także myślę, że będzie naprawdę miło. A żeby było jeszcze milej, to zapraszam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. W razie pytań wbij na Discord, link jest w przypiętym komentarzu. A my przejdźmy do podsumowania tego konta po KVK. Jeśli chodzi o moc, to myślę, że mam około 61 milionów może nawet. W tym momencie oczywiście mam jednostki w szpitalu, bo próbowaliśmy wbić tutaj 12 milionów zasług. To wszystko już działo się na tradowaniu, bo niestety nie mam dostępu do wroga z tej strony. Jeśli chodzi o drugą bramę, przy której moglibyśmy nabić parę zasług, to jak widzicie, tutaj nie ma ani jednego miasta. A zostawienie jednostek, żeby niszczyły wieże, mi się nie chce tego pilnować. No a wiecie, jak zostawicie takie jednostki, to prędzej czy później ktoś teleportuje i jeśli nie będę aktywny, to te jednostki umrą za darmo, więc absolutnie nie warto. No więc trzeba było troszkę się tutaj powymieniać, potradować tych zasług ze znajomymi. W każdym razie planuję dobić do 12 milionów, bo niby teraz zaliczyło mi tego questa na 12 milionów zasług w tym sezonie, ale ja wolę dmuchać na zimne. Może to naprawią, może nie, kto wie. Mam jeszcze parę dni, więc raczej się uda. Głupio by było w takim momencie zrezygnować z dobicia do 12 milionów. W rankingach mocy, jak widzicie tutaj, różnica jest dosyć spora. Moja moc jest tak nisko, że jest niewidoczna, ale myślę, że jakbym był w 100% zdrowy, to pewnie ta moc plasowałaby mnie może na jakimś 1200 miejscu, więc KVK dla mnie nie było łatwe, ale było dosyć proste, tak bym to ujął. Nie było tutaj za dużo walk, ale myślę, że to nie jest temat odnośnie KVK, tylko podsumowania konta, więc zobaczmy sobie, jak wygląda reszta rankingów. Jeśli chodzi o zasługi, to nie jest źle. Zaraz sobie zobaczymy, ile osób wbiło 12 milionów zasług. W tym momencie prawie 540 osób wbiło 12 milionów zasług. Mamy jeszcze chyba 3 dni do tego zadania, więc wbiję na pewno jeszcze więcej. Myślę, że można mówić tutaj nawet o tych 600 osobach. Jeśli by się spieli, to by to zadanie zrobili. Reszta rankingów, zobaczmy sobie, jak tutaj moje zbieranie surowców wygląda. Zbieranie surowców jest chyba zbugowane, bo raczej zebrałem trochę więcej niż 10 milionów, więc tutaj nie mogę się z wami podzielić tą informacją. Moc przymierzy tutaj możemy sobie zobaczyć. VP jest 9 pod względem mocy, więc widzicie tutaj matchmaking się z nami nie cackał, ale myślę, że naprawdę wypadliśmy całkiem solidnie. A jeśli chodzi o zasługi przymierza, to jesteśmy na 7 miejscu. Ale tak jak mówię, byliśmy odcięci od walk praktycznie cały sezon, więc teoretycznie nie mieliśmy szansy się pokazać, ale takie recovery KVK, bo takie właśnie dla nas było, też od czasu do czasu się przyda. Jeśli chodzi o budynki, moi drodzy, to budynki mamy już wszystkie, ale to absolutnie wszystkie na 25 poziomie. Może przybliżę, żeby to było lepiej widoczne. Nawet szkoła mędrców jest na 25 poziomie, więc nie mamy już problemu ze zbieraniem traktatów czy ze zbieraniem strzał. Ten największy problem, powiedziałbym, mamy z głowy. Jeśli chodzi o badania, to badania wyglądają też coraz lepiej. Tutaj już będziemy mogli powoli otwierać te piątki. Wystarczy, że dokończę te badania. Powoli już kończymy badania związane z ekonomią. To są ostatnie badania. Jak widzicie, tutaj w rogu są dosyć krótkie. Robią się dosyć szybko, więc tymi badaniami się nie martwię. A jeśli chodzi o wojskowe badania, no to widzicie, powoli tutaj już też się wszystko robi. Powiedziałbym, że do pierwszych te piątek, którymi będą strzelcy, prawdopodobnie, to jest tylko tak na oko, więc w komentarzu możecie napisać mi, ile dokładnie to będzie, ale teraz na ten moment tak plus minus strzelałbym, że to będzie jakieś 250 dni. Jeśli się nigdzie nie zablokuje, to uniwersalnych przyspieszeń nie będę używał na przyspieszanie badań. Także wiecie, mi się nie śpieszy nigdzie. Mając te czwórki, też mogę sobie powalczyć. No, skoro jesteśmy przy przyspieszeniach, to zerknijmy sobie, jak to u mnie wygląda. Przyspieszenia z budową oczywiście poszły, bo te budynki sobie poulepszałem.
Były nawet odcinki z tego, więc kto oglądał, ten wie. Dlatego tutaj zostało mi tylko 28 dni przyspieszeń budowy, ale tych przyspieszeń i tak nie potrzebujemy, więc one będą się tam po prostu kisić. Jeśli chodzi o trening, to tutaj uszczypliła mi się ta liczba, bo chciałem sobie odblokować Syndriona, żeby moja Fregar miała z kim biegać. Mamy Syndriona, który jest już całkiem spoko rozbudowany. Moja Fregar też jest całkiem spoko rozbudowana. Fregar będziemy poprawiać. Nad Syndrionem się zastanawiam, czy go przebudzić, czy nie. Póki co jestem na tak, ale zobaczymy, jak to będzie. No a żeby odblokować Syndriona, musiałem wziąć udział w najsilniejszym Lordzie. Dlatego też trochę tych przyspieszeń treningu ubyło. Ale i tak uważam, że jest całkiem ich sporo. Jeśli chodzi o przyspieszenia badań, to tutaj jest totalna bieda. 7 dni, których używam tylko i wyłącznie w tym momencie, żeby sobie dobić jakieś badanie do końca i puścić na buffie królestwa, który tam daje chyba 10% szybszego badania, więc póki co w tym celu tylko używam tych przyspieszeń. Ale oczywiście powoli zaczynają się gromadzić, bo tych przyspieszeń również użyłem, żeby aż tak mocno nie dostawać w walkach na BDO. Ale tych walk niestety też dużo nie było, więc po prostu sobie przyspieszyłem parę badań. No a jeśli chodzi o uniwersalne przyspieszenia, to tych nie ruszałem, więc ta liczba cały czas rośnie swoim tempem. No i przeznaczę te przyspieszenia oczywiście na trenowanie wojska T5. Jeśli chodzi o surowce, to trochę ich ubyło. Między innymi, tak jak mówiłem wcześniej, wyszkoliliśmy trochę jednostek T4 na najsilniejszego lorda, więc tych surowców chcąc nie chcąc ubyło. No i oczywiście podleczyłem coś, żeby coś powalczyć, więc te surowce mimo wszystko trochę się uszczypliły. Może dramatu nie ma, ale porównując stan surowców do poprzednich sezonów, no w tym sezonie kończę ten sezon z najmniejszą liczbą surowców, a w paczkach w dniu 13 listopada miałem 627 milionów złota, 1 miliard 100 milionów drewna, 575 milionów rudy, no i many miałem 531 milionów. Jest to stan tylko i wyłącznie z paczek. Surowce, które są zbierane na bieżąco, nie są dodane do tej liczby, więc ta liczba jest troszkę większa, ale nie aż tyle. Ale jak ja to powtarzam, ja zbieram surowce po to, żeby walczyć, a nie po to, żeby je tam trzymać. Liczba punktów VIP może nie porywa również, ale nie mogę narzekać. Poziom 12 VIP, 438 tysięcy. W następnym KVK wbijemy sobie 13 poziom. No i moim głównym celem jest oczywiście wbicie poziomu 14, żeby otrzymywać dwie główki zamiast jednej. Prędzej czy później ten cel się tutaj zrobi. Oczywiście fajnie by było wbić tę 14 przed trenowaniem jednostek T5, no bo miałbym jeszcze dodatkowy bonus do prędkości trenowania, ale no 14 poziom to już taki naprawdę długoterminowy cel dla konta free to play. Jeśli przejdziemy do artefaktów, to tutaj naprawdę nie narzekam. Mam większość tych podstawowych, które chciałem. Mam nawet ponadpodstawowe, ponadprogramowe, których nie chciałem. Mowa tutaj oczywiście o Infernal Flame oraz o Kuli Mirażu. No a tak naprawdę brakuje mi tylko i wyłącznie jeszcze artefaktu dla strzelców. Legendarnego jednego. Chociaż muszę powiedzieć, że ta kusza tutaj naprawdę działa całkiem dobrze z Syndrionem i Fregar. Ci bohaterowie bazują na normalnych atakach, a tutaj jak możecie zobaczyć, dostajemy 6% więcej obrażeń od normalnych ataków, jeśli nałożymy debuff na wrogi Legion. Fregar nakłada te debuffy z czwartej umiejętności, więc dosyć szybko można wystakować nawet 18% więcej obrażeń od normalnych ataków. I muszę wam powiedzieć, że działa to naprawdę lepiej niż myślałem, jest naprawdę nieźle. Ale docelowo wiadomo, chcielibyśmy mieć tutaj jakąś legendę. Legiony, którymi walczę, wyglądają w ten sposób. Używam tutaj dwóch takich PvP formacji. Jedna to jest taka, która jest full damage. Tutaj mamy Elianę oraz Nikę. Ta formacja jest używana wtedy, gdy tej piechoty tak naprawdę nie używam aż tyle. Wtedy mogę wyciągnąć Indis do moich magów. No i biegam sobie jako taki marsz, który wspiera resztę legionów albo osłabia legiony wroga, właśnie Waldyr. Indis. Gdybym miał Tarę, prawdopodobnie zamieniłbym Waldyra na Tarę i biegałbym Indis Tara. Ale z racji takiej, że nie mam jeszcze Tary, to używam tutaj Waldyra. No a w momencie, gdy potrzebna jest piechota na polu walki, to mamy tutaj Pierścień Mrozu, który gwarantuje nam
10 sekund, o ile się nie mylę. Tak, 10 sekund, gdzie kupujemy czas dla drużyny. No i oczywiście kogoś może zadziwić, że tutaj jest używana Indis oraz Kela. Powód jest bardzo, ale to bardzo prosty. Kela gwarantuje mi 15% mniej ciężko rannych jednostek w Legionie. Indis gwarantuje mi za to dzięki drzewku talentów minus 30% ciężko rannych jednostek w Legionie, więc łącznie mam niemalże minus 50% ciężko rannych jednostek w Legionie, co daje mi dwa razy więcej piechoty do użycia niż inni. A doskonale wiemy, że piechota jest naprawdę kluczowa. Jeśli ktoś wam mówi, że piechoty używają tylko i wyłącznie wieloryby, to ja tego nie kupuję. Uważam, że każdy gracz w przymierzu powinien dawać ze siebie wszystko. Jeśli przymierze ma osiągnąć jakiś sukces, to nie można polegać tylko na kilku wielorybach. Ale o takim liczeniu na innych może zrobię osobny odcinek. W każdym razie, jeśli widzicie na polu walki Indis oraz Kele, to nie jest to trolling. No i wtedy, z racji takiej, że nie mam Indis w Legionie Magicznym, wtedy zamiast Indis wchodzi tutaj Alvin. Alvin ze slowami, z drzewkiem kontroli. Nie będę kłamał, po prostu uwielbiam ten talent. To jest świetny talent. Jeśli ktoś jest out of position i traficie go i spowolnicie go o 30%, Legion nie wraca do domu, tylko duszek. Więc ten talent jest moim zdaniem jednym z lepszych talentów w całej grze. Dobra, chyba opowiedziałem o wszystkim, więc możemy przejść teraz do deseru. Czyli najpierw zaczniemy od rozgrzania maszyny, czyli 10 kluczy. Zobaczymy, co tutaj dostaniemy. Dobra, mamy epicki tutaj, a to znaczy tylko jedno. Szczęścia nie wykorzystaliśmy w tym otwarciu, więc szczęście nam powinno dopisać w otwieraniu kompendium artefaktów z lepszymi nagrodami. Może najpierw zobaczmy, jakie przedmioty tutaj możemy dostać. Mamy tutaj dwa przedmioty, które bardzo, ale to bardzo bym chciał dostać. Myślę, że Spirit Bone Torque jest jednym z naprawdę najlepszych przedmiotów dla piechoty. I to tak naprawdę dla każdej piechoty. No a z racji takiej, że potrzebuję jeszcze jednego artefaktu legendarnego dla strzelców, kusza również by mi się przydała. Także bez przedłużania zobaczmy sobie, co możemy tutaj dostać. Otwarcie numer 1. Otwieramy. Oczywiście zaczynamy od artefaktu epickiego. Może jakoś ustawmy to, żeby tego powiadomienia tutaj nie było. Z tego co widzę, musimy tutaj wpisać minimalną wartość do dostania powiadomienia, więc może wpiszmy 1501. Mam nadzieję, że ograliśmy system i nie będzie tego powiadomienia, przynajmniej na tym odcinku. Oczywiście po odcinku to wyłączę, bo nie chcę, żeby przypadkiem mi się coś wcisnęło niepotrzebnie. Ale póki co zajmijmy się tutaj otwieraniem. Trzeci artefakt, nic ciekawego. Artefakt numer 4. Oczywiście nawet te epickie artefakty są przydatne, bo można je wymienić za całkiem sporo. Na całkiem sporo takiej waluty, której nie wiem, jak ona się nazywa, ale rozkładacie sobie te artefakty, potem z tych rozłożonych artefaktów możecie sobie kupić klucze do kompendium. Ja tych kluczy mam już 92, więc powoli sobie je zbieram. No i czekam z tymi kluczami na strzelców G4. No i na artefakt do nich, tak? Wtedy oczywiście postaram się odblokować do nich artefakt. No i samych strzelców oczywiście też. Póki co szczęście nam tutaj nie dopisuje. Chyba 9 to było otwarcie, więc teraz powinna wpaść legenda gwarantowana. No i oczywiście działa to wszystko. Czyżby to była kusza? No mamy Uzarbona. Nie najgorzej, trzecie ulepszenie do Uzarbona. Może to znak, żebym wbił Uzarbona na 6 gwiazdek. To już będzie pasywnie 6%, 3% mniej otrzymywanych obrażeń i 3% więcej zadawanych obrażeń. Więc no, łezka może być. Póki nie mam jej wymaksowanej, to jeszcze może się trafiać. Chociaż naprawdę wolałbym dostać coś innego. Dobra, przyspieszmy trochę to tempo. Piąty artefakt. Szósty artefakt. Siódmy artefakt. No i na nim zakończymy. Ostatnio
próbowałem szczęścia, chociaż może spróbujemy. Nie wiem, zawsze mnie to kusi, że tak może siądzie. Dobra. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Tak jak mówię, chciałbym kuszę. Ewentualnie torka. No, Cav Main, tak? Z tego przedmiotu też się niby cieszę, bo jest to przedmiot, który nie jest w zwykłym kompendium artefaktów, więc jakąś wartość ma. Na pewno lepiej niż łezka, ale nie jest to, co chciałem. Ale tak jak mówię, przedmiot wydaje się być spoko, wydaje się być fajny. Kawaleria dostała jakieś buffy, zobaczymy. Gram łukami oczywiście głównie, ale tam w głębi serduszka jestem Cav Mainem, więc przedmiot na pewno się przyda. No i teraz zagwozdka, zagwozdunia, tak? Czy otwierać te trzy próby? Czy zmarnować 5000 klejnotów? Wiecie co? Ja mówię tutaj stop. Wychodzimy. Myślę, że mamy to, co chcieliśmy, czyli dwa artefakty. Fajnie by było, jakbyśmy dostali trzy. Ale nie ma co tutaj próbować, bo szansa na to jest naprawdę zbyt mała. Oczywiście odbierzmy sobie jeszcze tutaj nagrody sezonowe, tak? Których potrzebujemy. Parę gwiazdek się przyda. Odbieramy sobie parę tokenów. Jakiś tam bursztyn też wpadnie. Jeszcze więcej tokenów. Chyba wszystkie nagrody odebrane, które mogłem. A mamy jeszcze jedno koło oczywiście. Więc tutaj odbieramy sobie emblemacik. No i losujemy, kogo tutaj mamy. Kogo bym tutaj chciał. Z racji takiej, że dostaliśmy przedmiot dla kawalerii. Szczerze powiem tak. Mógłbym trafić albo Teodora, albo Tobina. Więc któryś z nich na pewno byłby spoko. Jasne, Goresz by również był dobrym wyborem, gdybym go dostał. Ale z racji takiej, że wiecie, ja i tak biegałbym prawdopodobnie Indie Skella z ringiem, to ten Goresz byłby takim, wiecie, fajnie żeby był, ale na wojnach raczej za dużo by mi się nie przydał. Więc teoretycznie Teodor, Tobin to są moje cele. Nie ma tutaj Syndriona, więc reszta bohaterów mnie mało interesuje. Sprawdźmy więc, co dostaniemy. A więc tak się bawimy. To jest mój Bertrand, nie? Także dla kontekstu, to jest mój Bertrand. Totalnie nic w niego nie inwestuję. No i te tokeny Bertranda chyba pójdą na rozłożenie, bo ich totalnie nie potrzebuję. A zobaczmy, co my tutaj możemy dostać. Możemy dostać parę uniwersalnych tokenów. No i co tutaj by mnie interesowało jeszcze? No i chyba nic więcej by mnie tutaj nie interesowało. Ile w ogóle jest... Sprawdźmy sobie w ogóle, ile można tutaj dostać punktów za to. 1000. 1000 punktów. To mi wystarczy na dwa uniwersalne tokeny. Lepszy ryc niż nic. Na resztę bohaterów. Resztę bohaterów sobie powoli robię. Więc każdy z tych bohaterów nie będzie rozkładany. Rozłożymy sobie tylko Bertranda, którego nie potrzebuję. Ale jak najbardziej Bertrand jest spoko bohaterem. Tylko, że ja nie gram magami. A magowie G4 są, nie, G3. Magowie G3 są już za rogiem, to być może będą lepsi, być może będą ciekawsi. Więc Bertrandzik nie jest mi potrzebny, bo ja i tak magów za dużo nie używam. Raczej magowie służą mi jako ten marsz, który jest marszem supportującym, więc te główki, nawet dwa legendarne tokeny przydadzą się dla moich strzelców. Oczywiście to nie jest koniec nagród. Mamy tutaj jeszcze nagrody za mobilizację. Widzicie tutaj pierwsze miejsce. Może wynik nie jest jakiś wysoki, ale mało przymierzy chyba starało się jakoś śrubować te wyniki. Co mnie tutaj interesuje? Tutaj mnie interesuje, może badania by mnie interesowały, może trening. Weźmy sobie trening. Tutaj co mnie interesuje? Chyba ogólnie 3 godzinki przyspieszenia. Tutaj sobie weźmiemy znowu trening. Tutaj biorę klucze do artefaktów. Tutaj biorę teleporty. Weźmy sobie manę oczywiście. Tutaj jest bardzo ciekawy wybór. Wezmę sobie chyba... Może nawet mikstury. Chociaż nie wiem sam.
Kurczę, to jest trudny wybór, nie wiem, co byście tu wzięli. Co jest lepsze, jedno zezwolenie na złapanie pupila, czy 10 mikstur? Wiecie, zawsze jest szansa na coś ciekawego, tutaj też jest zawsze szansa na lepsze atrybuty. Wezmę sobie chyba mikstury, mimo wszystko. No a tutaj wezmę sobie oczywiście tokeny. Na początku myślałem, że jest to reset bohatera, ale jest to reset artefaktów, więc tego nie potrzebuję. Więc tak wygląda mój wybór nagród za mobilizację. Potwierdźmy sobie to. No i odbierzmy te nagrody. O, mamy kolejny tutaj opening, więc sobie go zrobimy. Może tym razem szczęście nam też nie dopisało jednak. Ale tak jak mówię, będą artefakty na podmiankę. A o jakiej podmiance mówię? Mówię oczywiście o tej podmiance tutaj. Jak widzicie, cały czas sobie wykupuję te klucze do kompendium. A żeby zdobyć te klucze, wystarczy pozbyć się chociażby emblematów do artefaktów epickich. Więc widzicie, pozbędę się tego, dostaję 1000 punktów. Za 1000 punktów mam chyba 5 kluczy, więc nawet z tych epickich artefaktów, które wylosowaliśmy na openingu, zawsze jest jakaś wartość. Także jeśli ktoś naprawdę wydaje dosyć mało na grę, otwieranie tego kompendium jest naprawdę więcej warte, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Wcześniej jeszcze odebraliśmy sobie nagrody za turniej czempionów. Tutaj również 2 tokenki, parę gwiazdek, które są zawsze warte w cenie. No i 7 kluczy. Więc zakończyliśmy na diamencie 1. Także w turnieju również udało się osiągnąć takie minimum. Sam plecak jeszcze wygląda w ten sposób. Tutaj mam troszkę teleportów. Tak jak mówię, ja tutaj staram się oszczędnie z tymi teleportami. Mam tutaj jeszcze parę biletów, parę gwiazdek. Także tak to wszystko wygląda w moim plecaku. Parę kluczy również się znajdzie. Parę kluczy do kompendium. No i na sam koniec może sobie zrobimy jeszcze. Oczywiście ulepszymy sobie fregar. Jasne, komuś bym nie polecał robić fregar, ale ja sobie ją zrobię. Zrobimy sobie w ten sposób. Użyjemy tokenów G3 do tego. Potwierdzamy. Ulepszamy. No i teraz trzeba się po prostu modlić. Teraz będziemy się modlić, żeby w ciągu tych 9 prób udało nam się trafić na 5, 5, 5, 1. Także zaczynajmy. Także największe emocje na sam koniec. Próba numer 1. Co do tej próby numer 1. Wydaje mi się, że jest lepiej niż jest tutaj. Więc sobie to weźmiemy. Potwierdzimy. Dajcie znać w komentarzu, czy wy byście wybrali tę opcję. Mi wydaje się być ciekawsza, ale oczywiście próbujemy poprawić to do takiego stanu, na jaki chcemy. Tego na pewno nie chcemy. Oczywiście bez piątki z przodu to tutaj nic nie zmieniamy. I jeszcze raz przetrenujmy to. Mogłoby być odwrotnie i byłbym zadowolony, no ale nic, próbujemy dalej. Trochę skamerskie to już było, bo się nic nie zmieniło. Mamy jeszcze 4 próby, no. Oby siadło, bo będę lekko zdenerwowany. Mogło być już idealnie, tak? Mogło być idealnie. Trochę się obawiam, że nie wystarczy mi tych książek do stanu takiego, jakbym chciał. 5, 5, 3, 3. Wygląda to już chyba lepiej niż jest. Mam 5, 2, 5, 3. Więc chyba sobie zmienimy w tym momencie. Co my tutaj mamy? 15 defa, 15% normalnych ataków. Tak, to jest na pewno lepsze. To jest na pewno lepsze od tego, co było. Ale no, spróbujmy. Jeszcze mamy jedną próbę, tak? Jedną próbę, która się oczywiście nie powiodła, więc moja fregar póki co zostanie na takim stanie, chociaż kurczę, no chyba użyję tutaj klejnotów też na to troszkę. No musi siąść. Może to będzie głupie, ale użyjemy, tak? Do 90 tysięcy może sobie zajdę. Więc tak 10 prób jeszcze.
No bo wiecie, to będzie już bohater do końca, więc tutaj nie będę już z nią nic absolutnie robił. Więc przydałoby się, żeby to już miało ręce i nogi, tak jak powinno to wyglądać. Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, że to głupota, co teraz robię, czy jednak było warto. Ale zobaczymy, tak? Trochę jeszcze tych klejnotów sobie użyjemy. Do 90-89 mogę zejść. Więcej nie będę marnował. No już jak widzę piątkę z przodu, tak powoli się tutaj uśmiecham. Ale no ciężko jest przetrenować. Ale może siądzie, kto wie. 5-3, 5-3. Więc sytuacja taka jak teraz, tylko że tutaj jest odwrotność. Może 30% więcej zkrytów. Ale tutaj mamy podstawowe normalne ataki, więc nie, na pewno nie. Zróbmy jeszcze parę razy. No, żeby tutaj była jedynka, no. Czemu tak nie chcesz wypaść? Powiedz mi, gra, czemu tak nie chcesz zrobić, żeby na końcu była jedynka? Dobra, jeszcze 2 razy sobie zrobimy. Miałem przeznaczyć na to 8000 klejnotów, więc zrobimy to. No, czy było warto? Teoretycznie nie, ale gdybym nie spróbował, to bym się nie dowiedział. Póki co moja Fregar. It was at this moment that he knew. He fucked up. No Boże. No nie, no teraz musimy pójść. Ja. Ale się odjebało, ty. Strzałkę wystarczyło cofnąć. No teraz to musimy jeszcze wypać parę klejnotów. Tak nie będę biegał. Dobra. Jeszcze raz tutaj musimy polecieć. Nie będę tak trzymał tego. Dobra, nie jest idealnie, jest stan sprzed, więc parę klejnotów tutaj jeszcze poszło ponadprogramowych, ale no, wystarczyło tam strzałkę nacisnąć na górze, ja potwierdziłem. Ale no, za głupotę się płaci. Jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę tutaj zrobić, póki pamiętam, póki ten szał klejnotów się jeszcze mnie trzyma. Trochę mi tutaj ciśnienie wzrosło. I chętnie jeszcze bym pokręcił, ale chyba nie będziemy tego robić, więc tutaj sobie ustawmy potwierdzenie użycia klejnotów na nawet 0, bo blokadę sobie załóżmy, zablokujmy sobie kartę, żeby jej nie używać. Chociaż powiem wam, że już wpadłem w ten szał rolowania tej Fregar i jeszcze bym chyba z 10 tysięcy tam wymienił tych klejnotów. Ale nie, na razie jest ok, może tych książek jeszcze trochę uzbieramy. Chociaż podejrzewam, że poza odcinkiem może mi się tam paluszek omsknąć i jeszcze parę klejnotów może na to pójść. Ale oby nie. Także w tym odcinku to by było na tyle. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.